Sponsorem głównym klubu jest firma Polagiz. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Dzień dobry Państwu, 21 dzień września 2024 roku. Witamy bardzo serdecznie z Katowic, ulicy Sołtysiej 25, czyli domu Podlesianki. Trzecioligowa Podlesianki, która dzisiaj podejmować będzie Odrę Bytom Odrzański. Na dzisiejsze spotkanie zaprasza Państwa Kamil Drzeniek. Nasza drużyna wystąpi w następującym zestawieniu. Z jedynką w bramce Artur Tomanek, dalej 5 Wacławski, 7 Nowotnik, 8 Grzeszczyk, 10 Paszek, 13 to Kopeć, 18 Winiarczyk, 23 Rosiński, 24 Rzemła, 30 Jarnot i 32 Krzak. Trenerem Podlesianki jest oczywiście Dawid Bremer. Jeżeli chodzi o dzisiejszych gości, czyli zespół Odry Bytom Odrzański, oni wystąpią w następującym zestawieniu. Numer 85 w bramce Szafer, dalej z szóstką Grzymisławski, 9 Zabrzeski, 11 Stachurski, 17 Skałecki, 20 to Kanikowski, 22 Górski, 26 Draczyński, 27 Loboda, 66 Jandziak i 99 Miłosz Jóźwiak. Trenerem gości jest pan Maciej Górecki. No ale wszystko zawsze weryfikuje boisko. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego, który właśnie zabrzmiał. No i rozpoczynamy spotkanie Podlesianki z Odrą Bytom Odrzańskim. Krzak do Paszka, na prawej stronie pokazuje się Rzemła. Właśnie do niego zagranie. Rzemła do Rosińskiego, jest Paszek. Paszek strzela na bramkę, no dobra decyzja. Troszeczkę gorzej z wykonaniem, ale brawo za próbę dla naszego skrzydłowego. Ładnie teraz zagrali, na lewej stronie jest Jóźwiak, piłka minęła Przemysława Rzemłę, cały czas Jóźwiak, Jóźwiak uderza na bramkę, groźne uderzenie, nie musiał na szczęście interweniować Artur Tomanek. Nie było jakichś klarownych sytuacji zarówno pod jedną, jak i drugą bramką. A teraz Kopeć. Świetny cross na lewą stronę do Krzak. Winiarczyk z Jarnotem, ależ teraz pograła Podlesianka, zobaczmy, bo jest znakomita okazja, poprzeczka. Ratuje teraz gości, jeszcze Daniel Paszek! I górna część siatki, ależ teraz zagrała Podlesianka. No fantastycznie rozegrali ten atak podopieczni Dawida Bremera. Wacławski przerywa to zagranie graczy Śląska. Piłka trafia do Grzeszczyka, który kapitalnie uruchamia Jarnota. Czy to jest ten moment? Jacek Jarnot. Uderzenie na bramkę, ale fantastycznie broni Szafer. No druga dogodna sytuacja Podlesianki na wyjście na prowadzenie. Łukasz Grzeszczyk, dośrodkowanie. Jest jeszcze Rosiński, miękka piłka na długi słupek. Uderzenie głową Krzaka. Broni to jednak Szafer. No i od razu rozpoczyna akcję Odry, która może tutaj skontrować Podlesiankę. 30 minuta, pół godziny gry za nami w dalszym ciągu, 0-0. Kopeć szukał Grzeszczyka, właśnie on przy piłce. Łukasz Grzeszczyk, czy to jest miejsce, żeby uderzyć? Łukasz Grzeszczyk szuka, tej prawej nogi uderza na bramkę. Strzał jednak niecelny, nie musiał interweniować w bramce gości Szafer. To oczywiście drugi trener Podlesianki, bo pierwszym jest Dawid Bremer, a tymczasem piłka wrzucona w pole karne. Uderzenie na bramkę Marcina Rosińskiego. A teraz otwarta prawa strona boiska. Ruszają goście w pole karne Podlesianki. Mają znakomitą okazję. Doskonale broni jednak Przemysław Rzemła, nie Artur Tomanek, a Przemysław Rzemła, który ofiarnym ślizgiem. Krzak teraz doskonale odebrał piłkę. Jest Jarnot, zagranie do Grzeszczyka. Łukasz Grzeszczyk. Grzeszczyk w polu karnym, uderzenie zablokowane. Ale jeszcze jest tutaj Miłosz Krzak. Nowotnik, on ma lewą nogę, potrafi uderzyć. Próbuje. Nie trafił jednak w światło bramki. Tomanek. Piłka posłana na Krzaka, on grać się głową potrafi, co udowodnił chociażby w Kluczborku, strzelając bramkę na 1-0. Tym razem pojedynek jednak przegrał, a teraz uderzenie na bramkę, ciekawa próba. No musiał interweniować Artur Tomanek, ale piłka na szczęście przelatuje nad poprzeczką.
Daniel Paszak. Pokazuje się na lewej stronie Winiarczyk. Właśnie do niego piłka. Winiarczyk już w polu karnym. Łukasz Winiarczyk czaruje. Winiarczyk! Co tam się dzieje? Nie ma uderzenia. Jest Miłosz Krzak. W dalszym ciągu 0-0. Sędzia główny tego spotkania, pan Przemysław Berliński, sprawdził czujność bramkarzy. Piłka w pole karne, dobra tam interwencja Winiarczyka. Piłka wybita na Krzaka, ależ teraz to jest starcie. Brzydko to wyglądało, no tutaj chyba trzeba przerwać grę, bo zwija się z bólu Miłosz Krzak, ale gramy jednak dalej. Paszek na lewej stronie boiska, dogranie. Nie ma zamknięcia akcji, a leży na murawie Miłosz Krzak, który już się podniósł, ale wyglądało to naprawdę źle z naszej perspektywy. Myślę, że sędzia powinien tutaj wcześniej reagować i przerwać grę, bo gdy chodzi o głowę, o zdrowie zawodników, no to tutaj nie ma miejsca na kontynuowanie gry, niezależnie od tego, co tutaj się miało dalej wydarzyć. Kopeć nie kalkuluje, wybija piłkę. No i to Odra się przy niej utrzymuje. Ładnie teraz Grzymisławski sobie poradził, uderzył na bramkę. Bardzo groźny strzał gracza Odry. No rzucił się do tej piłki Artur Tomanek, ale gdyby ona skierowana była w światło bramki, no to mogło być naprawdę bardzo niebezpiecznie. Mamy okazję jeszcze raz to zobaczyć. Gracz LGKS. A teraz właśnie Grzeszczyk! Uderzenie na bramkę i piłka mija prawy słupek bramki gości. Piłka wrzucona w pole karne na krótki słupek. Wybija to jednak Marcin Rosiński. Jest Jacek Jarnot. Pusty przelot naszego zawodnika, ale teraz jest znakomita okazja na szybką kontrę. Marcin Rosiński na prawej stronie boiska. Zagranie do Paszka. Zobaczymy, czy Pacho złapie tą piłkę w boisku. Jeszcze jest Łukasz Grzeszczyk. Grzeszczyk szuka prawej nogi. Jest okazja, żeby uderzyć! Łukasz Grzeszczyk. Bardzo dobry strzał, bardzo dobra decyzja. No ale po raz kolejny zabrakło niewiele, żeby tutaj zaskoczyć bramkarza Odry Bytom-Odrzański. Skałecki. Przerwana akcja Odry. Paszek. Piłka na Rosińskiego, złapie ją w boisku kapitan LGKS-u Winiarczyk do Jarnota. Jarnot zabiera się z futbolówką. Jacek Jarnot już w polu karnym. Jacek Jarnot, czy to jest ten moment? Nie, nie ma gola. No coś niewyobrażalnego. W dalszym ciągu w Katowicach 0-0. No nie wiem, co tutaj Podlesianka musi zrobić, żeby ta piłka wpadła do siatki, bo kilka kapitalnych okazji, kapitalnych, żeby wyjść na prowadzenie. Spójrzmy jeszcze raz, bo same... Nie dowierzam, że ta piłka nie zatrzepotała w siatce. A na zegarze za moment rozpocznie się 70. minuta meczu. W dalszym ciągu 0-0, ale teraz trzeba uważać, bo atakuje Odra Bytom-Odrzański. Jesteśmy w polu karnym Artura Tomanka. Uderzenie na bramkę, przeniesione jednak nad poprzeczką. No źle złożył się do tego uderzenia gracz Odry. Odchylona sylwetka, no tak to się musiało skończyć. Odczytali to bezbłędnie goście. I teraz to oni konstruują swoją akcję. Zobaczmy, bo jest Jóźwiak. Uderzenie na bramkę Artura Tomanka. Poprzeczkę ratuje teraz LGKS przed utratą gola. No doskonałe zachowanie gracza gości, który fantastycznie uderzył. I rusza Odra. Winiarczyk do Grzeszczyka. No niepotrzebnie Łukasz Grzeszczyk w taki sposób zagrywa piłkę, bo to stwarza szansę gościom. Dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze nie koniec tej akcji. Uderzenie na bramkę strzelał z numerem 23 Kacper Kopenhagen. Strzał jednak niecelny. Nie musiał stawać na wysokości zadania Artur Tomanek. Winiarczyk do Jarnota. Piłka teraz na lewej stronie u Siwcewa. Oleksy Siwcew w pole karne. Jest tam Krzak, złożył się fantastycznie do tego strzału. Uderzenie jednak zablokowane, kończy się to rzutem rożnym, ale po raz kolejny postraszyła Podlesianka. Odra całą drużyną na własnej połowie. Łukasz Grzeszczyk ma troszkę miejsca na lewej stronie boiska. Grzeszczyk schodzi na prawą nogę, utrzymał się w boisku. Łukasz Grzeszczyk
Jest jeszcze Alan Lubaski! Nie ma rzutu karnego zdaniem sędziego. No oburzona tutaj publika przy Sołtysie. Gramy dalej, wychodzi z bramki. Bramkarz! Gości i będzie rzut karny dla Podlesianki Katowice. To, co nie miało miejsca przed chwilą zdaniem sędziego, ma miejsce w 85 minucie. No wiele wydarzyło się w tej akcji. Za chwilkę będzie 11. Oglądamy to raz jeszcze. Najpierw ta pierwsza sytuacja. Za chwilkę rozlegnie się gwizdek sędziego. Za chwilkę nastąpi ta próba nerwów. Czy ten stadion wystrzeli w powietrze już za moment? Czy Podlesianka strzeli tą pierwszą upragnioną bramkę w tym spotkaniu? No cały czas nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale za chwilkę ją poznamy. Łukasz Grzeszczyk patrzy już w oczy bramkarza. I zobaczmy, czy to jest ten moment, czy to jest ten strzał, który da tutaj prowadzenie Podlesiance. Łukasz Grzeszczyk strzela, broni to Szafer! I nie ma gola dla LGKS-u. Coś nieprawdopodobnego. Ożywili się tutaj kibice gości, którzy również znajdują się przy Sołtysie. No a w polu karnym widzimy, że kolejne zamieszanie śpieszy się gospodarzom. No oni tutaj czują, że mieli ten mecz w garści. Mogli tutaj prowadzić, powinni tutaj prowadzić. Ale w dalszym ciągu 0-0. Grzeszczyk, dośrodkowanie, to może teraz! Gol, ale jest pozycja spalona. Jacka Jarnota zdaniem sędziego. Oszalał tutaj stadion, ale niestety nie będzie gola dla LGKS-u. Jeszcze chyba żółta kartka dla Jacka Jarnota. No nie będę odnosił się do tej sytuacji, bo z naszej perspektywy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy spalony był. Zaufajmy zatem sędziem. Jest Jarnot. Piłka cały czas w okolicach szesnastki Podlesianki. Uderzenie na bramkę. A może teraz uda się skontrować. Jednak ta akcja przerwana. A sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Podlesianka Katowice dzieli się punktami z Odrą Bytom Odrzański. No gospodarze mają czego żałować. Kilka znakomitych okazji do wyjścia na prowadzenie. Chociażby ta Łukasza Winiarczyka w pierwszej połowie strzał w poprzeczkę. No ale zdecydowanie najlepsza to ta z 86 minuty. Rzut karny wykonywany przez Łukasza Grzeszczyka. Niestrzelony obronił to Bartosz Szafer, który chwilę później opuścił boisko. No i niestety, nie zgarniamy dzisiaj kompletu punktów. Dopisujemy do swojego dorobku jedno oczko. A czy to będzie oczko, które nas zadowoli w końcowej fazie sezonu? No to pokaże czas. Dzisiaj na pewno jest niedosyt, bo zasłużyliśmy na zdobycie 3 punktów. To się nie udało, może następnym razem. Za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękujemy. To spotkanie miał przyjemność komentować dla Państwa Kamil Drzeniek. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych transmisjach.